Z informacji wirtualnych polskich wynika, że prezydent będzie na pewno proponował wydłużenie vacatio legis. Do jakiego terminu, tego nie wiemy. Druga propozycja prezydencka to też zniesienie ograniczenia uboju rytualnego. O to miał apelować prezydent. Jak rozumiem, że tylko trochę to zaspokaja wasze oczekiwania. Panie redaktorze, ubój rytualny to już jest kolejna sprawa, która bardzo mocno uderza w rolników i na to również zgody nie ma środowisk rolnych. Ja powiem tylko tyle. Nie tylko hodowcy bydła, hodowcy zwierząt futerkowych, czy też inni rolnicy dotknięci tym problemem, tą ustawą. Już w tym momencie organizujemy się. Ja mogę państwu tutaj zdradzić, że już pewną platformę budujemy do tego, żeby walczyć o swoje prawa. I niestety, jeśli będziemy zmuszeni, czego byśmy nie chcieli, ale jeśli będziemy zmuszeni, jeśli Prawo i Sprawiedliwość popchnie nas w tą stronę, niestety będziemy musieli jeździć od wsi do wsi, od miasta do miasta i będziemy zbierali podpisy pod ustawą obywatelską, pod projektem obywatelskim, który takie zmiany cofnie. No i niestety myślę, że nie chcę źle wyrokować, ale myślę, że ta ustawa, jeśli będzie wprowadzona, będzie skutkowała tym, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu wybory na wsi przegra. Jestem o tym absolutnie przekonany. A będą protesty w Warszawie? Mówi pan, że budujecie platformę. To znaczy, co to oznacza, jaką platformę? I czy wybieracie się do Warszawy na kolejne protesty? Już jedne były pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Tak, na pewno tak, jeśli będziemy zmuszeni i powtórzę raz jeszcze, oby do tego nie doszło. Mało, że będziemy przybywali do Warszawy, ale też mamy w planie blokować niestety drogi krajowe, autostrady, drogi szybkiego ruchu. Więc ja bym już z tego miejsca chciał przeprosić wszystkich mieszkańców, których te utrudnienia dotkną, ale my dzisiaj walczymy o swoje życie, o swoje byty i to tylko pokazuje, że drodzy państwo, dlatego też prosimy o zrozumienie, bo jeśli dzisiaj pokazuje się, że w kilka dni Sejm jest w stanie uchwalić ustawę, która absolutnie rujnuje rolników, to drodzy państwo, możemy się nie zgadzać z tą czy z inną branżą, z tą czy z inną hodowlą, ale nie może być tak, że bez konsultacji społecznych, ewentualnie z konsultacjami wyłącznie z organizacjami, których celem statutowym jest zamykanie hodowli w Polsce i z naszymi przeciwnikami, bez konsultacji z nami, z rolnikami, wprowadza się pewną ustawę. No nie może być tak, że w kilka dni od wyjścia i zakomunikowania wprowadza się ustawę, która rujnuje ludziom życie, wyrzuca wszystkich na bruk. Pamiętajmy, że hodowcy zwierząt futerkowych na przykład to nie są, nie wiem, jacyś wielcy hodowcy, jest to setki małych gospodarstw rodzinnych, które po wprowadzeniu tej ustawy po prostu nie będą miały z czego żyć. A nie czuje pan trochę, że to jest biznes, który powoli po prostu się kończy? To znaczy, że i zapotrzebowanie, i moda na futra po prostu się kończą. I tak przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie zmienić podstawę swojej działalności. Panie redaktorze, a więc niech to rozstrzygnie rynek. Jeśli rynek powie, że nie będzie kupował futer i futra faktycznie nie będą się sprzedawały, to my się zamkniemy. My nie mamy pretensji do świata i do rynku, że futra się sprzedają bądź się nie sprzedają. My mamy problemy do rządzących, że realizując pewien swój pogląd i wizję świata, odbierają ludziom legalnie prowadzony biznes. No na to zgody naszej być nie może. Jeśli ktoś nie chce kupować futer, niech ich nie kupuje. Jeśli zbankrutujemy tylko i wyłącznie dlatego, że tak nam powie rynek i po prostu nie będzie towar się sprzedawał, nie ma problemu, ale no nie możemy komuś zamykać biznesu, dlatego że wydaje nam się, że rynek nie będzie kupował takich futer. Ostatnio do grona tych, którzy nie mają zamiaru kupować futer, dołączyła Magdalena Gorek, mówiła po prostu: nosiłam, zmieniłam zdanie, teraz już nie będę nosić. Ja mam wrażenie, że pani Magdalena Ogórek mówi tak, ponieważ z tej strony wieją wiatry. Jeszcze niedawno była bardzo dużą zwolenniczką futer i tak dalej. No dzisiaj wiadomo, kto wyszedł, wiadomo, kto rządzi telewizją publiczną i wiadomo, gdzie pracuje pani Magdalena Ogórek. Ja uważam, że to robi w bardzo cyniczny sposób, generalnie próbując bronić swojej pracy. A więc ja nie wierzę w szczerość intencji pani Ogórek, absolutnie. Ale też i bardzo wielu polityków. Czy pan redaktor wie, że my bardzo często odbieramy telefony od polityków, którzy zamiast dzień dobry, pierwsze słowo mówią nam: przepraszam, przepraszam, że tak głosowaliśmy, przepraszam, że zrobiłem to w taki, a nie w inny sposób, ale po prostu dzisiaj ludzie zwyczajnie boją się o swoją posadę. Ale panie prezesie, to musi pan jednak powiedzieć, którzy posłowie Zjednoczonej Prawicy dzwonią do pana i mówią: przepraszam, a głosowali w inną stronę, bo to tylko wtedy pokaże.
Jak to wygląda znaczy tak, sytuacja? panie redaktorze, ja myślę, że wystarczy w kuluarach porozmawiać z posłami i dokładnie pan się dowie, że jednak większość parlamentarna posłów oczywiście Prawa i Sprawiedliwości wcale nie jest za tym, żeby takie zakazy czy ograniczenia wprowadzać, a nawet jeśli jest, to chcą to zrobić w cywilizowany sposób, w taki, w jaki się to robi w innych krajach europejskich, czyli daje się odpowiednie vacatio legis, ewentualnie stosowne odszkodowania. Posłowie nie chcą, nawet jeśli są przeciwni tej hodowli, nie chcą postępować z Polakami w taki sposób, żeby jedną ustawą wyrzucać ich na bruk.